Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Potion Craft. Dzień rozpoczynamy oczywiście nie od pójścia spać, tylko od... Uuu, a kimże ty jesteś? Jakiś nowy ziomek przyszedł. O, zioła alchemik widzę po napisie. Witaj. Widzę, że handlujesz tu od niedawna. Też jestem alchemikiem, ale tylko przejeżdżam przez miasto. Zbieram trochę składników i sprzedaję sprzęt do alchemii, więc postanowiłem wpaść. Teraz się śpieszę i mam sobie tylko zaczarowany papier, lecz jeśli potrzebujesz powiększyć swoją księgę receptur, możesz kupić kilka kartek. Zaczarowany papier? Kartki w księdze receptur wykonane są ze specjalnego, zaczarowanego papieru. Zaklęcie spowalnia starzenie się papieru i umożliwia modyfikację istniejących przepisów. Można nawet całkowicie usunąć stary przepis i zamiast tego stworzyć nowy. Ponadto kartki zaczarowanego papieru można z łatwością wpiąć do księgi receptur, powiększając ją niemal w nieskończoność. No kurde, fajnie, fajnie. Ile? 80. Okej. Okay. Ile ja jeszcze ich mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to tak, mam 12 łącznie. A kupy 4. I potargujmy się o niższą cenę. Zobaczmy, jak mi to wyjdzie. Perfekcyjnie! To proszę, umowa stoi, awans na punkt talentów i handel podbijamy sobie o kolejne procenty. No także pogadane. Wróć jeszcze kolego, wróć. Teraz kliencie. Zjadłem dziś na lunch dziwnie smakującą zupę, a teraz nie czuję się zbyt dobrze. Masz może coś na niestrawność? No. Nigdy więcej kulinarnych przygód. Oj, panie kolego, Asklepios radzi. Nie pij podejrzanych. Nie jedz podejrzanych zup. O kurde, mam tylko. A tak, tylko dwa mi zostały. Czyli jeśli teraz będę chciał robić potkę, no to będę musiał zrobić ją ręcznie. Potrzebuję silnej i szybko działającej trucizny. Byłbym wdzięczny, gdyby nasza mała umowa pozostała między nami. Twoje milczenie oczywiście zostanie hojnie wynagrodzone. Wydupia z mojego sklepu. Witaj, nie potrzeba ci jakichś ziół? Sprzedajesz zioła komuś innemu? Wiele osób w miasteczku potrzebuje ziół. Jedni używają ich jako przypraw, inni do celów leczniczych. A browarnik często waży z nich nowe rodzaje piwa. Masz tutaj coś? Terraria, ale terraria mam 27 sztuk, no to tego nie potrzebuję. Kwiatów mam 20. 21 dzwonków, tego mam 17. No, to jest, widzę, droższe, no, ale muszę sobie wziąć. Co mamy tutaj? Powój. Mogę być śliski. Okay, on jest w regularnej cenie z tego, co widzę. A kupmy tak za... Może 4? Które się wykosztuje na to, no ale trudno. Ładnie. 202 tylko zapłacę. No, także dziękuję. Tak fajnie w lewo idzie, może to będzie jakaś alternatywa dla lodu. Potrzebuję mikstury, dzięki której będę mogła... Potrzebuję mikstury, dzięki której będę mogła ugasić pożar mojego domu. Pól. Zapłacę ekstra, jeśli lodowy kryształ będzie głównym składnikiem receptury. Nie mam nawet takiego kryształu przy sobie, więc niestety, ale tym razem nie dostanę. Ale kurde, tego nie było w Early Accessie. Bo sprawdzałem Early Accessa, tego nie było. Nie było takich wymagań. Albo tak, znaczy wymagań, to jest taki wymóg raczej. Nie, nie było takich punktów, które w tym przypadku mogą dać mi więcej pieniędzy, bądź chyba też będzie, jeśli to mogę dać mniej. No ale no, ja niestety nie mogę takiego kryształku wykorzystać, no bo go po prostu nie mam. Więc okej, zobaczmy. Jakby się spisał teraz ten powój? O, nieźle by się spisał. Kurde, na powój i chyba na jeden kwiat bym był w stanie teraz to zrobić.
Sprawdźmy. No, Bailando. Nią. Dobra. Zobaczmy. Tu trochę zahaczam, ale nic się nie stanie takiego. O, i pięknie. Teraz rozcieńczyć troszeczkę. Jezus Maria, co ja kliknąłem? O Boże, co ja kliknąłem? O nie! O nie! Ale żem to perfekcyjnie zlamił. I kurde, musiałem tym siarkopastnikiem teraz się w dół cofnąć troszkę. Bo tym żywoliściem, no ale to trochę marnowanie zasobu. Dobra, już poprawmy to terarią. Ale okej, okay, jestem w stanie na... Czy ja chcę mówić jeszcze to obracać? Dobra, powinno być teraz dobrze. Dlaczego ja to chciałem doprowadzić do wrzenia chochlą? Dobra, jeszcze troszkę rozcieńczymy. Jest. Oddech Boreasza level 2. Ale to myślę będę wykorzystywał dopiero, gdy będę miał więcej powojów. Na razie niech zostanie taka, jaka jest. Jak na razie tylko ukończymy miksturę. Mam zapisaną tą recepturę, nie? Oczywiście. No ale to jest z trzech kwiatów, a to jest totalnie nieopłacalne. Ale na razie damy jej taką. Wiem, że szukasz, no ale ja niestety takowej mikstury nie mam, więc ciesz się tym, co mogę ci dać. I pogadajmy sobie troszkę o minerałach. Dziękuję. Uhuhu! A któż to? Nie wiem, czy widzicie myszkę, ale jeśli widzicie, to widzicie, kogo oznaczam. A jeśli nie widzicie, to ten ziomek zaraz za nim. Któż to? Czy to Wiedźmak? Gerwant? Przybyłeś do nas? Z Temerii? Ej, nie spodziewałem się takiego nawiązania. Okej. Okay. Do ciebie zaraz przejdziemy, kolego. Mam wrażenie, że warzywa na moim polu zmalały. Masz może coś, co może je powiększyć? O! O kurde! W sensie, miksturę powiększającą, czy miksturę na wzrost? To jest dobre pytanie. Ale jedno i drugie nie wiem, gdzie jest. Ale w sumie, jeśli zmalały, wzrost może być pod tym? No, albo tu, no bo raczej z życiem będzie się to kojarzyło, nie? Dobra, co mi idzie fajnie w dół? No terraria idzie w dół. Dobra, spróbujmy wykorzystać trochę terrarii. Cyk, cyk. Okej. Zobaczmy na razie, gdzie mnie to zaprowadzi. Pięknie. Okej, jeszcze jedna terraria. Żebyś nie majznął kiedyś z shiftem, kontrolem i chcąc zmoździerzować, żebym tego nie przemielił. Okej, tu już mamy jakiś efekt. Zobaczymy zaraz, jaki konkretnie. Kurde, musiałbym jeszcze troszeczkę zejść. Dobra, nadam się jeszcze terrarii wykorzystać, ale teraz już zwykłej. O, jest idealnie. Teraz, co my tu mamy? Mikstura siły! Okej. Ha. Bits Hera... Nie. Herkulesa. Niech będzie. Okej, zapisujemy, ale to nie jest to, czyli gdzieś w tym miejscu to będzie. Dobra, ukończmy miksturę. Okej. I tak muszę jedną tam wrzucić, więc rozpocznijmy od tego miejsca. Już z tym jednym. A trzy po prostu zmielimy. To tylko to. Kurde, fajne jest to, że ja mogę zrobić kilka takich rzeczy po sobie. A mogę zrobić tak? Jeszcze zdążyłem, nie wierzę. Okej, okay, ale to wymagało do mnie troszeczkę szybkości. Dobra. No, już bym przegiął. Okej, teraz coś sobie poszło troszeczkę w górę. Dobra, widzę, nie mam tak stricte. No jest ten wiatrokwiat, no ale to trochę szkoda wykorzystać.
Dobra, to użyjmy trochę wodokwiatu. Na razie jednego. Mieszamy. Okej. Okay. Rozcieńczamy, mieszamy dalej. Co robi to? O, obraca! Okej! Okay. Tego też nie było wcześniej w Early Accessie. No dobra. Wcześniej to tylko kręciło. A teraz mnie to jeszcze teleportuje w losowe miejsce. No dobra. Nie, jak pójdę tędy, to tylko zmarnuję. Wrzućmy terrarię i rozdrobnijmy dzwonka. Do maksimum. Zobaczmy, co takiego tutaj odkryjemy. Zahaczę? Nie bardzo. Dobra, patrzę za kreską. O, chyba jest idealnie. Co takiego tu odkryjemy? Sprawdzić jeszcze. Pięknie. Kamienna skóra! Co było za nas ze swojej kamiennej skóry? No, trolle, nie? Troll by miał taką bardzo wytrzymałą skórę. Skóra trolla. Przez jedno. Okej, okay, ukończ miksturę. No dobra, dwa nowe. Sobie pytanie, czy to nazywać efektem, czy nazywać to bardziej tym. czy ja to powinien nazywać efektem, czy może raczej powinienem to nazywać aspektem? Z kontrolem, nie z shiftem. Dużo już tej terrarii wykorzystałem. To mnie troszeczkę niepokoi. Dobra, do końca. Cyk. Dobra, to wykorzystamy od razu dwa te kwiaty. Za tą skórę chyba 5 terrarii wykorzystałem w ogóle. Dobra, rozcieńczamy. I lecimy dalej. Okej, chwilowo jest pusto. Coś... No ten powój idzie dalej. No, niech będzie. Bo tak fajnie leci. Prawo, to sobie możemy wykorzystać. O, i coś mamy. Dobra, jeszcze jeden kwiat na poprawkę. Dobrze. Tutaj poproszę. Kurde, minimalnie. Coś w dół. I zaś ta terraria, no. O, albo osiadł driad. Sierkopłastik to jest przesada. Coś, co idzie tylko w dół. No, ten grzyb nie idzie. Dobra, no zaś ta terraria. Tutaj poprawiamy. Jest trójeczka. Jest mikstura szybkiego wzrostu. Dobra. Jakby to nazwać? Może wola bluszczu? Poison Ivy była znana. Nie tylko z tego, że pomagała roślinom szybko rosnąć. No i punkt talentów, ale to dopiero jeden punkt, więc na razie to stawiamy, ale proszę, już na start odkryłem 3 nowe efekty. Czy tam aspekty. I zobaczmy, czy chodzi mu o szybki wzrost. O, pięknie. No, to jest coś droższego. Wy też dla mnie, jeśli chodzi o wykonanie tego, więc... Potargujmy się. I pięknie, sprzedajemy. Witaj, alchemiku. Pomóż mi uzupełnić zapas mikstur. Miałem trochę przy sobie, ale gonitwa za upiorami okazała się zbyt dzika. Musiałem wypić je do ostatniej kropli. Potrzebuję mikstury przyspieszającej gojenie ran. Najlepiej nietoksycznej. Okej, czyli chce od nas jaskółkę, ale taką nie ten. Taką, która by go... No po prostu miksturę leczącą, bo normalnie by sobie łyknął jaskółkę. Nasz wiedźmak kochany. Jesteś łowcą?
Zgadza się, ale nie poluję na zwierzęta, lecz na stworzenia takie jak trole, ogry czy kule. Czasami harpie, ale generalnie spotykam na swej drodze różne dziwaczne stwory. Ale zapłata jest przyzwoita. Jeśli ci zapłacę, oczywiście. No dobra, czyli po prostu mikstura lecząca tutaj do odznaczenia. Bo ta mikstura z kamienia to biorę na trzeci chapter była do znalezienia. Ja to odkryłem na już. Okej, no to spróbujmy to wykorzystać. A w sumie nie muszę, przecież kupiłem sobie tego wodoliścia. No, to nie muszę nic zrobić. Tylko od razu sobie to uważę. Trzymaj, panie kolego. A nie będziemy się targowali. O, podobno wiem, jak przyrządzać mikstury. Pięknie. Potrzebuję leczyć mikstury. Mam ulubiony składnik, dobrowoc. Dodaję go mnóstwo, a zapłacę więcej. No, nie wiem nawet, jak ten owoc wygląda. Ale kurde, ciekawe, czy to jest ten, czy on zawsze będzie chciał w przypadku leczniczej dobrowoc, czy to jest tylko taka losowość, że akurat teraz chce. No ale to się przekonam, wiem później. O, też popularność na piątym poziomie, dopiero na trzecim rozdziale. Dobra, no rada Sklepiosa. Znowu się wykorzystałem prawie w całości z tych żywoliści. Tak, tak, wiem, że chcesz połowie, ale sorry, nie mam tego składnika, ziomek. Bierz co mam i jelo. No, to zebrałem wcześniej. Okej, zakończmy dzień. Zapis się rozpoczął się nowy dzień, gra się zapisała, pięknie. 17 minut, no to jeszcze możemy rozegrać. Co nam tu wypadło? 2 siarkopłastniki, 4 wiatrokwiaty, 3 terarie, 5 wiatrokwiatów, 3 wodokwiaty i 4 ogniodzwonki. No dobra. Uuuu! Pozdrowienia, alchemik. Przynoszę prezenty z góry. Chcesz coś kupić? Kim jesteś i co sprzedajesz? Jestem górnikiem. Kopię tunele, szukam darów gór, kamieni, minerałów, kryształów. Sprzedaję trochę. Rzadkie klejnoty. Moje towary nie są tanie. No proszę, mamy krasnoluda pracującego w kopalni. Pięknie. Oj, mamy jakieś kryształy. Ognisty cytryn. Ej, nie żartował z tym, że to jest drogie. Tutaj chmurowy kryształ za 333. Ognisty cytryn. No, nie, no myślę, że na razie nie będę mu tego, nie będę jego kupował, no bo nie potrzebuję. Na razie nie potrzebuję, ziomeczku. Ruszaj. No, serio. Ale to lecznicze, widzę, schodzi normalnie jak bułeczki. Dobra, mam trochę terarii, to będę mógł zrobić tego więcej. Dobra. Spróbuję wykorzystać 2 terarie i 1 liścia. Kwiata znaczy się. Jest to totalnie nieopłacalne, no ale mówi się trudno. Dobra, to wystarczy. Okej. Dobrze. Prościej. Brawo ja. Poprawiamy. Drugi raz chciałem rozcieńczyć. Czy pomyliłem narzędzia, bo chciałem teraz rozcieńczyć, a zamieszałem znowu. No dobra, mamy leczonko. To troszeczkę nieopłacalnie stworzone, no ale. Albo wóz, albo przewóz. Trzymaj i leć. Chcę się pozbyć paru gryzoni, potrzebuję trucizny. Trucizny to ja chyba jeszcze nie robiłem w ogóle. Chyba. Czy robiłem? Nie, robiłem. Trzymaj, panie kolego, ślina teściowej jak na zawołanie. O, pan grzybiarz wrócił. Witaj, masz może ochotę na grzyby? Więcej chcesz kupić trochę grzybów? No oczywiście, panie. O, akurat te, oj, tylko są droższe. O, ten po taniości. Wiedźmogrzyb. Okej, tak po kandzie idzie w górę. Moment. O, gardło naładowane.
Kapelusze tych grzybów przypominają te wiedźmie, stąd nazwa. Są też popularne wśród magów i alchemików ze względu na magiczne właściwości. Przypadek? Tak sądzę. Dobra, to są tanie, to je weźmiemy wszystkie. Tutaj, no, bynajmniej dwa, żeby mieć na tą leczącą. Własnika mam jeszcze 8, to nie potrzebuję. Młoks, jak to ciśnie w dół! Widzicie to? Te grzyby są dość gorzkie. Najlepiej stosować je w miksturach dla nieposłusznych pociech. Jak to ciśnie w dół? Ej, zajebista, bo jest jeszcze na przecenie. To weźmy tak za 4. Albo te jeszcze 2. I potargujmy się. Pięknie. Wystarczy tylko się nie śpieszyć. No i okej. Potargowałem się. Eks poszedł w górę. Podziękować. Alchemiku, potrzebuję leczniczej mikstury. Bandyta strzelił mi wczoraj w ramię strzał. Rana nie jest poważna, ale ja nie mogę leżeć bezczynnie przez cały miesiąc. No, nie leż, tylko wracaj do roboty. A i po miksturę przychodzisz. Mogę? No oczywiście, że nie. Czyli muszę znowu wykorzystać terrarię. A spróbuję wykorzystać żywoliścia, terrarię i kwiatka. Okej, terraria i kwiatek. A teraz nie przegiąć. Dobrze. No i pięknie. Nawet to jest chyba troszeczkę bardziej opłacalne, ale tak czy siak chyba z tych dwóch żywoliści to jest najlepsze. Bo one jak na razie do niczego innego mi nie służą, a terraria już się przydała niejednokrotnie. Dobra, ukończ miksturę. Łykaj to i wracaj do zdrowia. Głowa mi pęka i nie mogę przez to spać. Masz może jakąś miksturę usypiającą, która by mi pomogła? Okej, okay, coś nowego. No, tylko pytanie. No, w sumie, zobaczmy jakie są te kategorie, co my tu mamy. Ziemia, życie, woda, magia, powietrze, eksplozja, ogień, śmierć. On chce z nas nasenną miksturę. No to ja bym strzał, że będzie mniej więcej między wodą, magią, a powietrzem. Gdzieś, no gdzieś tutaj. Spróbuję tak po kancie pojechać. Mam coś? No mam, wiedźmo grzyba. Coś innego? Nie bardzo, tylko te wiedźmo grzyby. Dobra, to wykorzystam na razie tych wiatrokwiatek, bo ich mam sporo. Okej, zamieszajmy. Okej, tu już idę w górę. Tu już widzę, jest coraz bardziej zategowane. No, ale jeszcze nie na tyle, żeby nie dało się przepłynąć, powiedzmy. Okej, już tutaj coś mamy. Pytanie tylko, cóż to jest? Dobra, wykorzystajmy grzyba i... i wiatrokwiat. Oj, chyba przegiąłem. No. Dobra, to dorzućmy jeszcze wodokwiat dla wyrównania. Pięknie. Co my tu mamy? Mikstura szybkości! Okej, okay, nie jest to dokładnie to, co chciałem, ale jest to już chyba czwarta nowa rzecz. Sandały Hermesa. Szybki niczym wichura. Okej, okay, kończmy podkę. I to jest z którego? A to jest akurat z drugiego. No, mikstura zręczności jeszcze jest i eksplozji do wytworzenia. I z dwoma różnymi efektami. Ale jakbym miał tworzyć, to wolałbym efekty, które mi się do czegoś przydadzą. Na przykład Gredo? O, proszę! O! O! Co my tu mamy? Kamienna skóra, siła, trutka, sen. I tu chyba spowolnienie, żeby stworzyć mi Gredo. Ale do tego potrzebuję tej maszyny całej. Okej, okay, ale już mam dwa aspekty, które by mi potrzebne. Teraz jeszcze ten.
No i ten gdzieś znaleźć. Dobra, nie, wróćmy tutaj. Czyli tak, no tutaj się nie udało, no to spróbujmy teraz może po kancie, ale wykorzystajmy teraz te grzyby. Dobra, jeszcze jeden. Mielimy. Okej, dwa punkty. Mam dwa, ale to już kosztuje trzy. Ale no, dalej będę w to pociągnął. Okej, spróbujmy wodokwia. Dobra, to mi totalnie nie wyszło. Ale dobra, niech będzie jak jest. O! Albo tu coś będzie, bo zwykle, popatrzcie, od tych się ciągną właśnie te aspekty. O, proszę, tu. I tam jeszcze coś dalej. Ale zobaczmy najpierw, co jest tutaj. Kwiatem. O, idealnie. Do rozcieńczenia, żebym się tylko ustawił. Cyk. Co my tu mamy? Mana. To jeszcze nie jest to, co potrzebujemy. Mikstura many. Mgła. Hecate. To była taka czarodziejka w Grecji, więc niech będzie. Czyli co, sen będzie gdzieś tutaj? Dobra, no kurde, trochę mi się nie uśmiecha tak wykorzystywać tych grzybów, no bo potem jak będę chciał tego użyć, to nie będę miał z czego. Dobra, teraz do góry. Czyli używamy tych wiatrokwiatów. Dobra, wylecimy. Ale było blisko, żebym sobie miksturę zepsuł. Dobra, użyjmy teraz tego. Dobra, całkowicie. Jednego takiego. Dobrze, rozcieńczamy powoli. O, chociaż nie wiem, czy już nie jest idealnie na trójeczkę. No, oczywiście. Piorun. No to niestety ciągle nie jest to. Ajajaj. No dobrze. Kaprys Zeusa. W takim razie zapiszemy recepturę. Miksura z piorunem. To jest... A oba, i piorun, i mana są na trzeci rozdział. Kurka wodna. Nie idzie mi to, nie idzie. I teraz bardziej w tą stronę bym musiał iść, ale to mnie wykorzysta. No już grzybów nie wykorzystam. Bo ich nie mam. Dobra, wykorzystaję może powój. Pięknie, trzeci level i... Zręczność! Okej, no coś z tego rozdziału, bo to jest mi tutaj potrzebne. Zręczność. Kto jest zręczny? W sumie są zręczni złodzieje, ale to jest chyba taka zwierzęca zręczność. Zwierzęcy hard. Dobra, zmienię może to na takie coś. Tu niech będzie takie, a to niech będzie takie. Cyk. Ukorzę miksturę. I tutaj coś jeszcze jest, ale jednak to jest schowane strasznie. O nie! O Jezu, zepsułem! Oj, ale zmarnowałem składników teraz. No i nieudana mikstura. O jeny! Ajajajajajaj. No dobra. Lekko ponad pół godzinki. Nie, ale jestem za tym, żeby to zdobyć, tylko kurde, nie bardzo mam składników na to. Kurde, w ogóle wodokwiatek już nie będę miał, jak teraz to zużyję. Ja mam nic innego, co idzie w lewo. Czy tam w prawo. Ajajaj. Chociaż, nie, czekaj.
Nie, dobra. Spieprzyłem to. Sorry, ziomek. O! A, nie, czekaj, to? A nie, nie, okej, okay, nie. Nie, to mi spadło. Ale sorry, ty, oni miałem składników. W szybkim rozpalaniu ognia, no to trzeba będzie iść po ogień. To wykorzystajmy siarko płastnika do tego. Może czekaj, chyba mam miksturę ognia gotową. Ano. A, ale to jest z trzech ogniodzwonków. Kurde, widziałem, że da się gdzieś jakoś chyba te mikstury zamieniać albo ulepszać, ale jakoś teraz tego nie widzę. Gdzie jest ta możliwość? Okej, spróbujmy to zrobić w taki trochę wydajniejszy sposób. Okej, i... No i zwykły, po prostu wietrokwiat wrzucimy. Nie, jest pięknie. Cyk. No i teraz... grecki ogień sobie z tego zrobimy. Nie, 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 zostaje ogień, tego chcę kolorystykę zmienić. Grecki ogień się palił na takim mocnym, mocnym błękicie. Ale zaczynał normalnie od takiego pomarańczu, tylko taki mocniejszy może dajmy. O, może być taki. O. I super. Zapisz recepturę i zakończ. Na razie niech są obie, tylko ja sobie ustawię kolej siebie. Siłę damy tutaj. Dobra, mamy dwie mikstury ognia. Jedna bardziej wydajniejsza od drugiej, ale zależy od tego, czego będę miał więcej, no to będę sobie na to pozwalał. Chociaż jak na razie będę bardziej z tej furii Aresa chyba korzystał. Ale też nie zmieńmy na tą buteleczkę, po prostu pasuje klimatycznie. Bo wygląda jak taka, jakby się paliła. Do ikony pasuje. Dobra. Proszę bardzo. Nawet się potargujemy. Sprzedajemy. No. Reputacji mamy cały czas na dobrym poziomie. No cóż. Zakończmy dzień w takim razie. Naprawdę mi szkoda tego aspektu, a tym bardziej, że ziomkowi nie udało mi się z tej miksury zrobić, no ale no niestety na własną rękę sobie to zepsułem. O tu, kurde, jak fajnie się uzupełniło. No i trzy wiedźmogrzyby, a i kurde, bym siarko płastnika bym nie zauważył. Dobra, kogo my tu mamy? Pozdrowienia, jestem wędrowym kupcem. Mijałem twój sklep i postanowiłem wstąpić. Może spodobają ci się niektóre z moich towarów? Sam z chęcią kupię wasze, pohandlujemy. Co sprzedajesz? Nie specjalizuję się w konkretnych towarach. Podróżując kupuję i sprzedaj, więc mój asortyment ciągle się zmienia. Co tam masz? Proszę, proszę. O, ten ma papier, ale po strasznie drogiej cenie. Ale ma jakieś nowe te. Grzmotopest. O, nawet kształt pioruna. Podczas burzy wokół tego kwiatu błyskają pioruny. Okej. Okay. A kupmy tak ze dwa. Cieniopieprznik. Czy ten grzyb daje cień? Jakżeby inaczej. No, weźmy od niego oba. Wiedźmogrzyb. Jeden. Szalony grzyb też weźmiemy, tego mam dużo. Powoje mi się w ogóle skończyły. Żywoliści też nie mam. Moczarogrzyb. No weźmy. O, lodowy owoc. O, proszę, to tak fajnie idzie. To weźmy sobie tak ze dwa. O, jest dobrowoc. No to zabierzmy cały. Dziwnogrzyb, siodło driad, mułogrzyb, smrodownika mam 6. Okej. Okay. Teraz pytanie, ile uda mi się wytargować od tego gościa? No weźmy 4 jeszcze. O, 2 gwiazdki. Aha, okej. Okay. To pokazuje mi ten
że minimalny, ile będę potrzebował, żeby to wytargować. Okej, nie mogę tego zepsuć teraz. I bang, bang, bagarang, udało się prawie, że od razu. 419. No, co prawda niewiele mi pieniędzy zostaje, no ale cóż. Trzeba coś wykorzystać, prawda? No, ale jako, że odcinek ma już prawie 40 minut, to ja zapisuję grę na tym zapisie, napisz go i stworzę zapasowy JKR backup. W razie czego. No i dobra. Tym oto skromnym akcentem się z wami pożegnam, a w kolejnym odcinku będziemy dalej kontynuowali naszą przeprawę przez alchemię i być może potestujemy te nowe... no... niektóre nowe... zioła, które nam wpadły. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.